Papier, puszki i butelki. Z tego przychód jest niewielki, lecz składamy grosz do groszy, by się pozbyć tych dwóch koszy. Organiczne bioodpady bardzo lubią nasze kwiaty, więc zawartość pojemnika chętnie ta komora łyka. Wielkie sito, co dziś śmieci, przyszły kompost na dół leci. Wpadło ci tu coś przypadkiem? Sito znajdzie to ukradkiem. Wnet wystawią nam rachunek, jak za wikt i opierunek. Ten pojemnik to jest zmora. Powiesz, tam pcham do wora. Później nie ma innej rady, segregują twe odpady. Wybrać trzeba to do końca, choć to praca niepachnąca. Wielka hałda śmieci rośnie, nie wygląda to radośnie. Leży tutaj śmieć przez lata, a co roku jest opłata. I nie mała to faktura, bo wciąż rośnie śmieci góra. Tych zostawić nie możemy, bo się szybko potrujemy. Więc co zrobić, mości panie? Pozostaje nam spalanie. Jadą wozy pełne śmieci i rachunek znowu leci. Morał wiersza jest już blisko. Pchasz pan kasę w palenisko. Suwalszczyzna, ziemia z bajki, a jej sercem są Suwałki. Śmieci w lesie? Ale siara. Powiem więcej, będzie kara. Śmieć w naturze długo znika. Wrzuć go więc do pojemnika. Do czarnego te zmieszane. W barwnych są segregowane. Plastyk, metal, do żółtego. To jest proste dla każdego. Pojemniki zielone są na śmieci szklane, ale ich nakrętki to śmieci zmieszane. Niebieski pojemnik to makulatura, gazety, zeszyty, karton i tektura. Trawa, resztki z kuchni w pojemnik brązowy. Z nich bowiem powstanie kompost ogrodowy. Śmieci w samochodzie nam się nie mieszają, bo nasze śmieciarki dwie komory mają. I nie ma znaczenia, śmieci dużo, mało, za odbiór zapłacisz nadal tyle samo. W tych rymach częstochowskich jeszcze jedna racja. Klucz do oszczędności to prosta segregacja. Od kilku tygodni przez media społecznościowe przewija się temat nowej kotłowni, jaką ma zamiar wybudować w Suwałkach Forte. Przeciwnicy inwestycji twierdzą, że nowy obiekt będzie spalarnią odpadów, w tym komunalnych i medycznych, rozsiewających po okolicy szkodliwe pyły. Takiemu stanowi rzeczy stanowczo zaprzecza zarząd Forte i mozolnie tłumaczy. Chcemy wybudować nową kotłownię zakładową, spełniającą wysokie wymogi środowiskowe, a o paleniu śmieci nie ma mowy. Pod taką odpowiedzią producenta mebli obiema rękami podpisuje się prezydent miasta i również niczym mantrę powtarza, że nowy obiekt nie będzie komunalną spalarnią. W obecnie działającej kotłowni paliwem są resztki materiałów wykorzystywanych w produkcji mebli oraz nieco węgla kamiennego. Nowa kotłownia będzie instalacją bardziej ekologiczną i mniej zagrażającą zdrowiu mieszkańców z uwagi na aktualne, bardzo rygorystyczne przepisy o ochronie środowiska, tłumaczył kilkudziesięciu uczestnikom spotkania Mariusz Gazda, członek zarządu fabryk mebli Forte. Jednocześnie podkreślił, że brak nowej instalacji oznacza zamknięcie zakładu w przyszłości i likwidację około 1000 miejsc pracy w mieście. Co zaskakujące, planowaną inwestycją Forte żaden z protestujących mieszkańców nie interesował się na etapie procedowania wydanej kilka miesięcy temu decyzji środowiskowej. Gdy stała się ona faktem, pojawiły się głosy dezinformujące lokalną społeczność. Podobne obawy jak mieszkańcy osiedla Kamena jakiś czas temu wyrażali mieszkańcy Dubowa, gdzie zaplanowano budowę spalarni fabrycznych odpadów. Wśród osób głośno wtórujących im w tej dezaprobacie dla inwestycji Padmy znalazł się, podobnie jak i teraz, Jerzy Ząbkiewicz, przewodniczący samorządnej Suwalszczyzny, który głosił, że niedopuszczalne jest umieszczenie spalarni w mieście turystycznym otoczonym Parkiem Narodowym. Co ciekawe, ten sam Jerzy Ząbkiewicz należy do zwolenników utworzenia kopalni rud metali na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Kandydując w 2016 roku na senatora, ogłosił nawet pomysł na eksploatację legendarnych złóż. Wydrąża się specjalny korytarz, a urobek jest wydobywany na powierzchni w miejscu oddalonym nawet o kilkanaście kilometrów, mówił, nie wskazując precyzyjnie miejsca, w którym urobek miałby ujrzeć światło dzienne. Ale wiele wskazywało na najbliższą okolicę Suwałk. W 2016 roku Ząbkiewicz, kandydując na senacki fotel, deklarował również: dysponujemy gigantycznym bogactwem i zrobię wszystko,
aby nasz kraj takiej szansy nie zaprzepaścił. I roztaczał przed wyborcami wizję na miarę Kuwejtu, zapominając zupełnie o potencjalnych zagrożeniach dla zdrowia mieszkańców Suwałk i naturalnego środowiska.